Witam Państwa z Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego w programie W Zoo dookoła świata. Dzisiaj podążę tropem dzikich europejskich zwierząt. Pokażę Państwu m.in. niedźwiedzie brunatne i rodzinę rysi. Odwiedzę także króla puszczy, czyli żubra i największe sowy świata, puchacze. Powierzchnia Europy jest w przeważającej części nizinna. Europa należy do krainy palearktycznej i dzieli się na trzy dzielnice – europejską, śródziemnomorską oraz arktyczną. Europa prawie w całości znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego. W północnej części ma on charakter chłodny, a w pozostałej – ciepły. W poszczególnych strefach żyją odmienne gatunki zwierząt. Z czym związane jest rozmieszczenie poszczególnych gatunków zwierząt w Europie? No przede wszystkim z działalnością człowieka. Europa jest najbardziej przekształconym przez człowieka kontynentem świata. Mamy najmniej środowisk naturalnych. Jesteśmy jedynym takim prawdziwym lasem, który przetrwał w części tylko od czasów pierwotnych, to jest Puszcza Białowieska. Reszta to wszystko są lasy posadzone. Fauna Europy również musiała się wycofać w tereny słabo zamieszkałe, w góry. Takim typowym przykładem jest niedźwiedź, który kiedyś żył na nizinach. To był gatunek nizinny, żył w dużych lasach. Dziś spotkamy go tylko w dużych górach, tam gdzie człowiek jeszcze nie zdążył dotrzeć ze swoją gospodarką. A jak dociera, no to stwarza kłopot. Największym drapieżnikiem żyjącym w Polsce jest niedźwiedź brunatny. Moją podróż tropem europejskich zwierząt zaczynam właśnie od niego. Najwięcej w Europie niedźwiedzi brunatnych występuje w Rumunii. Jest ich tam ponad 5 tysięcy. W Polsce w większości zasiedlają góry, Tatry i żyje ich tam około 100. We wrocławskim ogrodzie zoologicznym mieszka 5 niedźwiedzi brunatnych. Na tym wybiegu są 3. Pierwotnie niedźwiedzie brunatne zamieszkiwały całą Europę, jednak w południowej i zachodniej części kontynentu zostały wytępione. W Polsce niegdyś żyły także na nizinach, obecnie występują w lasach górskich. Niedźwiedź jest dobrze umięśniony i bardzo silny. W pozycji wyprostowanej mierzy do 3 metrów, waży nawet 800 kg. Niedźwiedź żyje średnio 25 lat. Każdego ranka po całym wybiegu opiekunowie ukrywają dla niedźwiedzi jedzenie. Tutaj jest na przykład ryba razem z marchewką. Wszystko po to, żeby niedźwiedzie musiały się trochę natrudzić w poszukiwaniu swojego pożywienia. Niedźwiedzie mają bardzo dobry węch i są wszystkożerne. Żywią się nasionami, grzybami, ślimakami, jajami ptaków. Chętnie zjadają miód, łowią też ryby. Niedźwiedzie żyją tutaj jak w naturalnym środowisku. Co one robią całymi dniami? No tutaj akurat na tym wybiegu całymi dniami chodzą, żerują, szukają różnych robaczków, pędraczków. Teraz akurat jest, morwy są, także zbierają sobie morwy spod drzewa, a jak już nie ma ich, to po prostu wdrapują się na te cienkie gałązki, objadają dojrzałe morwy. Czy ich pożywienie zmienia się wraz z porami roku? Więcej jest teraz zieleni, to trawę zjadają, różne nasiona, bo zimą wiadomo nie ma tego. No dostają jeszcze teraz trochę czereśni, trochę truskawek, no wiadomo to, co jest w sezonie. Czy to prawda, że niedźwiedzie uwielbiają wszystko, co słodkie? Tak, oczywiście dostają miód, smarujemy kromki chleba, różne gałązki, tak żeby one po prostu poszukiwały sobie tego przysmaku. Niedźwiedzie żyją samotnie i tylko w okresie godowym łączą się w pary. Na zimę niedźwiedzie przygotowują sobie legowisko i zapadają w sen zimowy. Największym kotem Europy jest ryś. I co ciekawe, to zwierzę potrafi upolować zdobycz nawet 4 razy większą od siebie. To gatunek rzadki i chroniony. W Polsce rysi żyje około 300. Ostatnio ich populacja nieco się powiększyła.
A to za sprawą bardzo udanej hodowli rysia we wrocławskim ogrodzie zoologicznym, w którym niedawno na świat przyszły dwa młode koty. Rysie we wrocławskim zoo mieszkają ponad 10 lat i co roku mają młode. Jak one się chowają? Tak, co roku mają młode. Nasza samica bardzo dobrze wychowuje, jest bardzo opiekuńczą, dobrą mamą. Rysie są samotnikami. Na wolności samica wychowuje młode sama. Wtedy też poluje w dzień. W ogrodach jest to troszeczkę inaczej niż w naturze. Tutaj nasza para mieszka cały czas razem. Tata okazał się świetnym ojcem, pomaga przy odchowie młodych. Naprawdę jest to bardzo, bardzo dobra para rodzicielska. Miot ma najczęściej od 2 do 3 sztuk. Rodzą się najczęściej w maju. Jak dorosną, pojadą do innych placówek hodowlanych, gdzie będą dalej, że tak powiem, uczestniczyć w całym programie hodowlanym, a nasza para będziemy oczekiwać na dalsze potomstwo. Ryś żyje w dużych, zwartych kompleksach leśnych. Poluje głównie w nocy, na sarny oraz na młode jelenie. Żywi się też ptakami. Polując na nie, skacze na wysokość do 2 metrów. Ryś świetnie wspina się po drzewach. Nie jest za to dobrym biegaczem, gdyż szybko się męczy. Jego łupem padają również małe gryzonie. Po upolowaniu dużej zwierzyny chowa jej resztki w leśnej ściółce, robiąc sobie w ten sposób zapasy. Raczej unikają kontaktu z ludźmi. Są zwierzętami, które wolą samotność, wolą ciszę, spokój. Schodzą z drogi ludziom, jednak w sytuacji krytycznego zagrożenia no jest to jednak drapieżnik, czyli zwierzę, które może okazać się w jakiś sposób niebezpieczne. Ryś ma piękne futro, które składa się z 3 rodzajów włosów, dzięki czemu ma znakomite właściwości izolujące. Uszy rysia są zakończone charakterystycznymi pędzelkami, dzięki którym lepiej słyszy. Ryś ma także doskonały wzrok. Pokażę Państwu zwierzę, które uważane jest za króla puszczy, czyli żubra. Pomimo udanego przywracania żubrów do życia w naturze, ten gatunek nadal jest zagrożony. Żubry są roślinożerne. Żywią się głównie trawami i młodymi pędami roślin. Zimą szukają kasztanów i żołędzi. Ze względu na swoją dużą wagę, dziennie żubr musi zjeść 40 kg pokarmu, dlatego większość dnia spędza na poszukiwaniu pożywienia. Ponad 100 lat temu żubry praktycznie wyginęły w naturze. Jak dziś wygląda hodowla tych zwierząt? On w czasie swojej historii wyginął 2-krotnie. Jeszcze za czasów Jagieły był dostarczycielem wspaniałego mięsa i wojska pod Grunwaldem żywiły się m.in. mięsem żubra i tura. Później jego liczebność spadała, aż po I wojnie światowej zostały tylko w ogrodach zoologicznych. Przed II wojną światową po raz pierwszy reintrodukowano je do Puszczy Białowieskiej. Tam poczuły się dobrze, bo to w końcu ich naturalne środowisko życia. W czasie II wojny światowej niestety po raz wtóry żubra straciliśmy w naturze i znowu z tych skromnych resztek, które zostały w ogrodach zoologicznych i zamkniętych parkach, udało się je rozmnożyć. Wreszcie w latach 50., 60. wpuszczono je z powrotem do Puszczy Białowieskiej, a stopniowo również w Bieszczady, do Puszczy Boreckiej, w kilka innych miejsc. No i obecnie mamy już ponad 2000 żubrów. Może jeszcze nastąpić na przykład jakaś choroba, która zdziesiątkuje tę populację. Dlatego nadal trzymamy je w ogrodach zoologicznych i rozmnażamy tak, żeby zawsze była ta rezerwa. Jestem w Europie. Żyją tu największe i najmniejsze sowy świata. Ja pokażę Państwu te największe, puchacze. Są aktywne głównie o zmierzchu, w nocy i o świcie. Zobaczę, co robią w ciągu dnia. Puchacz jest też jednym z największych ptaków w Europie. Rozmiarami przewyższa orliki,
jest nieco mniejszy od orła przedniego. Poluje głównie na ptaki i małe ssaki, ale potrafi także upolować sarnę lub lisa, a nawet jastrzębia. Puchacze razem karmią i wychowują pisklęta. Pary pozostają razem przez całe życie. Nieco mniejsze od puchaczy są sowy śnieżne, które polują na małe gryzonie, a także na ryby. Samiec jest niemal całkowicie biały, a samica ma brązowe plamki zlewające się czasami w pręgi. Bardzo interesujący wśród sów jest też puszczyk mszarny, który charakteryzuje się dużą tzw. szlarą, czyli koliście ułożonymi piórami wokół dzioba i oczu. Inną sową z rodziny puszczykowatych jest sowa jarzębata. Ma charakterystyczne prążkowane upierzenie, przez co w locie przypomina jastrzębia. Ze zwierząt europejskich we wrocławskim ogrodzie zoologicznym można także zobaczyć wiele gadów i płazów. Wśród nich m.in. żółwie iberyjskie i kaspijskie, jaszczurki zielone czy też ropuchy paskówki. Wiele zdjęć europejskich zwierząt możecie też Państwo oglądać, ale również sami publikować na facebookowym profilu Zoo Wrocław. Są tutaj m.in. zdjęcia niedźwiedzi brunatnych, które dziś pokazywaliśmy Państwu w programie, ale jest też wiele innych zdjęć zwierząt z całego świata. Pani Kasia na przykład zamieściła przepiękne zdjęcie słoni i napisała: rywalizacja podczas karmienia, fantastyczny widok, polecam zwiedzanie zoo zgodnie z porami karmienia. Ja również polecam Państwu takie odwiedziny. Weźcie z sobą aparat, róbcie zdjęcia, oczywiście tam, gdzie można, i dzielcie się z nami swoimi wrażeniami. To już koniec mojej podróży po Europie. Za tydzień wyruszę w kolejną, tym razem tropem zwierząt azjatyckich. Mam nadzieję, że będziecie mi Państwo towarzyszyć. Do zobaczenia.